No niestety nie wyszło tak jak chcieliśmy. Chcieliśmy zdobyć bramkę, trochę sobie ustawić mecz. Zostaliśmy w szatni, ale na szczęście po przerwie zaczęliśmy grać swoją grę konsekwentnie, mądrze, jak drużyna seniorska i udało się nie dość, że dowieść wynik, to jeszcze w końcówce zaskoczyć i strzelić bramkę. Brawo, Lolek! Tak, wiedzieliśmy o tym, że 3 razy z rzędu nikomu się nie udało zdobyć mistrza. Super, cieszyliśmy się, myśleliśmy o tym. I mam nadzieję, że nikomu się to nie uda. Chłopaki w kolejnych latach jeszcze podtrzymają tą pasę i będą zdobywali kolejne mistrzostwa. Wiadomo, presja zawsze jest. My byliśmy faworytem, wygraliśmy po pierwszym meczu 4-1, ale nie myśleliśmy tak o tym. Chcieliśmy wyjść jak na każdy mecz, zrobić swoje i po prostu odegrać puchar.